Czy to powstanie było nam potrzebne? No na pewno było potrzebne. O, czy chcemy w to wchodzić? Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Z takiego wojskowego punktu widzenia, no to... To nic, to wiem. Tak było takim świadectwem niezłomności Polaków. To jest też taki przykład tego, że więcej takich powstań będziemy robić. Nie, no lepiej nie. Porozmawiamy? Dzień przed 80. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego wszedłem na ulicę, żeby porozmawiać z ludźmi o tym dręczącym nas temacie od 80 lat, nigdy nie rozstrzygniętym na żadną stronę, aczkolwiek w ostatnich latach czujemy się, jakby to było zwycięskie powstanie. Jest to jakiś tutaj kamień węgielny tej władzy, tak jest traktowany. A co myślą na ten temat ludzie po tych 80 latach, to zaraz zobaczymy. Czy wiecie, kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie? W 45. W 45. Pan mówiła pani? W 44. Kurde, nie pamiętam. Nie pamiętam. Dobra, w 44. Tak. Jutro mamy 80. rocznicę. Ja w związku z tym pytam ludzi, czy powstanie było potrzebne? No. O, czy chcemy w to wchodzić? No. Tu chyba pytam dekowników z Pragi, bo wy po 6 dniach już zakończyliście tu powstanie. Jakbyśmy tu mieszkali, to jeszcze byśmy mieli coś z tym wspólnego. Ale generalnie, pani uważa, że powstanie było potrzebne. Pokazaliśmy im wszystkim. Kamień na kamień. Ja jako warszawianka nie wypowiadam się na ten temat, dlatego że urodziłam się w zupełnie innych czasach i nie jestem w stanie odpowiedzieć na to z perspektywy tamtych ludzi. Czeka pani na swoje powstanie. Nowe już. Mam nadzieję, że nie będę musiała. No to słusznie. Dobra, dziękuję bardzo. Tondę dotyczącą Powstania Warszawskiego. Którego rocznica jest? 80. rocznica. A pani nie stąd, ale pani wie, że tu było powstanie? Wie pani. No tak. Stąd czy nie stąd? Chodzi mi o to, że... Słucham? Stąd. Tak. To pani nie stąd. Ale czy... Pytam po 80 latach, bo jutro 80. rocznica. Czy to powstanie było potrzebne? Tak. Moim zdaniem tak. A wie pani, ile zginęło ludzi w powstaniu? No wiem. Wiem, że trwało 63 dni. No, 250 tysięcy ofiar cywilnych. No tak, ale jakby go nie było, to może by było jakby... Zginęłoby byśmy, więcej, tak? No niekoniecznie. Może nie byłaby tak zniszczona Warszawa, ale... No na pewno. Ale generalnie chodzi o to, że ono było potrzebne jakby dla naszego ducha, o tak bym powiedziała. Ducha, który odfrunął 250 tysięcy ludzi, odfrunął. No tak, no, ale to no przecież, ludzie, to był jakby zryw, więc nikt nikogo nie zmuszał. Jak no, ktoś nie chciał brać... Ja wiem, ale ludzie byli też oszukani, bo myśleli, że to ma sens. To powstanie, a okazało się, że nie miało żadnego sensu, militarnego sensu. No militarnego, nie można tak, było tego wygrać. To było samobójstwo przecież. Nie zawsze to tak należy, że tak powiem, no, przykładać taką miarę. No, wie pani, ile było żołnierzy sobie... w Powstaniu Warszawskim? Nie, około 20 tysięcy powstańców, ale większość ofiar to była ludność cywilna. I ona wcale nigdzie nie powstawała, tylko ginęła. No tak, no tak, ginęła tak. Z tego powodu, że inni walczyli. Reasumując, pan jest zdania, że niepotrzebne, a ja uważam, że tak, jest trochę potrzebne. Ja rozumiem, jak pani uważa, tylko niech pani mi wytłumaczy, dlaczego potrzebna jest śmierć 250 tysięcy ludzi. Do czego to pani potrzebne? No trudno mi mówić o tym, co było jeszcze, jak mnie na świecie nie było. Ale teraz dużo wiemy o tym przecież. Przepraszam bardzo, czy ja bym mogła prosić, żebyśmy skończyli ten wywiad? Dobra, 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 nie ma sprawy. Drogi widzu, jeżeli podoba Ci się ten kanał, chcesz, żebym go dalej prowadził, chcesz mnie jakoś wspomóc, możesz postawić mi po prostu zwykłą kawę. Link znajdziesz w pierwszym komentarzu. Proszę Panią, bo dzisiaj rozmawiamy o Powstaniu Warszawskim, bo jutro jest 80. rocznica i ja takich refleksji szukam u ludzi, bo jutro znowu zacznie się świętowanie, jakbyśmy to powstanie wygrali. Czy to powstanie po tych 80 latach możemy jakoś ocenić? Czy ono było potrzebne? Wie Pan co, mam trochę trudno z ocenianiem, bo jestem obcokrajowcem. Jestem z Ukrainy. Z Ukrainy. Tak, tak. Ale uczestniczyłem cały czas w wydarzeniach już 2 lata i właśnie... Bo my mamy tutaj taką rocznicę powstania. Ja wiem, że to jest... Gdzie zginęło 250 tysięcy. Przeżycie. Tak, tak. A ludzie tu świętują to. No to raczej nie świętowanie, a raczej no może trochę przesada tak z uroczystościami, ale no w sumie... A wie Pani, tu małe dzieci ubierają te
stroje powstańców warszawskich, oni biegają z karabinkami, uśmiechnięci, zadowoleni, a to była tragedia straszna. No to jest podchwytliwe rzeczy, to tak nie można nas tam robić, bo mamy przeżycie Związku Radzieckiego, pamiętamy jak to było, to też właśnie w formie radzieckich soldatów byli dzieci ubierane i to wiemy do czego to doprowadziło, także to jest bardzo, no do wojny właśnie. To ubieranie bo ta Rosja właśnie nasadzała te militarystyczne rzeczy. Ja rozumiem, że w Polsce to troszkę inaczej wygląda, ale między wspomnieniem, a tak naprawdę takim przesadnym troszkę świętowaniem, to jest taka granica bardzo cienka. Tak a ja wie Pani, widziałem też na filmach, jak u Was na Ukrainie, to z kolei ubierają się w mundury UPA i świętują. No to też raczej... No, a u nas to bardzo źle patrzymy na UPA, bo UPA mordowało Polaków. Ja wiem, no to jest takie rzeczy, o których można mówić godzinami, także to jest działa czasem w obu strony, także można trochę to każdy nas ma inną historię, inaczej patrzymy na różne rzeczy. Ale no też Polska z Ukrainą mają takie zabawy ludowe, żeby wymordować siebie po kolei, to by nas to myło, także to zaraz to na szczęście mamy tak mniej więcej już trochę ustalone. Ale wie Pani, no, mordowanie, ale my nawet nie możemy ofiar pochować. Wie Pani, że Pani Ukraina zabrania nam pochować, szukać ofiar rzezi wołyńskiej. No to jest kwestia raczej polityczna, niestety ja nie mam na to żadnego wpływu. Ludzi polityczne z jednej strony, ale dla ludzi, którzy przodkowie gdzieś tam krewni leżą w Waszej ziemi, chcieliby ich pochować, to bardzo ważne. To z całego serca współczuję oczywiście, ja mam nadzieję, że to da się jakoś w jakiś sposób te rzeczy zresztą regulować. Zobaczymy. Dobra, ale to inny temat. Dziękuję Pani bardzo. 80. rocznica jutro. I ja się pytam po tych latach, tylu latach ludzi, żeby jakieś refleksje. Czy to powstanie było konieczne? Czy było nam potrzebne? Jak Pan by ocenił to? Bo tak się świętuje teraz bardzo to powstanie. Długo na ten temat dyskutować historię, co? No długo, ale czy było potrzebne? Ale kto jest winien temu? To, no ci, którzy wydali rozkazy, żeby to powstanie rozpocząć. Dowództwo na pewno. No na pewno, ale a ich też się świętuje i honoruje? No tak, chociaż ale... posłali 250... A kto ich wstrzymał? Kto ich wstrzymał? Kto kogo wstrzymał? No, liczyli na to, że wejdą i pomogą. Ale liczyli, ale nie dogadali się. Robić powstanie... Ale no... Na mannę z nieba. Jedno państwo w Europie, które podjęło się tego czynu. To? To? No nie, w Pradze było powstanie, w Paryżu było powstanie, tylko to były zwycięskie, a my mamy straszną hekatombę. No. I śmierć 250 tysięcy warszawiaków. Ale panie... Czy było potrzebne? Dobra, pan powie mi, czy było potrzebne to powstanie? Czy lepiej, żeby ta Warszawa stała i te 250 tysięcy ludzi żyło? Nie. I nawet żeby stała czy nie stała, to i tak by ją skasowali. I tak by ją skasowali. Okej, okay. Dziękuję panu bardzo. Tak, było. Tak? Kto by ją skasował? Towarzysze. Towarzysze? A co? Dobra, bardzo panu. Kto to zbił? Oni zbili. Zbili co? Pozwolili Hitlerowcom zbić. A. Hitlerowcą. Kto pozwolił? Oni. No to nie wie pan kto. Nie wiem kto. Żydzi? Ukraińcy. O, Zupa. Oni tutaj walczyli też przecież. Zupaszko. No dobra, dziękuję. Nie dogadamy się. Jesteśmy z innego dnia. Pan jest wczorajszy. I jak wiadomo, ono zawsze budziło dużo emocji. Przeciwników i zwolenników. I ja po 80 latach pytam, czy ono było potrzebne? Wie pan co? Wydaje mi się, że było potrzebne. No właśnie, dlaczego? Było potrzebne? Dlaczego było potrzebne? Tak. No co? No bo generalnie zniszczone całe miasto i 250 tysięcy ludzi w piachu. Ale jakie jeszcze korzyści były? Wciągnąć w kontrowersyjne. Tak, nie w kontrowersyjne. Nie, chcę pana usłyszeć, bo jak pan mówi, że potrzebne, to ja słucham. I co nam dało powstanie warszawskie? Wydaje mi się, że mogło dać jakiś taki sygnał do zjednoczenia się, do poczucia. I co było efektem tego zjednoczenia? No,
a wiem, do czego pan zmierza. No nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi, czy warto, czy nie warto. Wiadomo, że z perspektywy jego wyniku to nie za wiele zostało osiągnięte, ale... Właśnie nic nie zostało. Znaczy, zostało osiągnięte zniszczone miasto i setki tysięcy trupów. A dowódcy, no bo wiem, z perspektywy, dowódcy wiedzieli, że robią coś, co ma tylko zaszokować świat naszą śmiercią, bo mieli to w nosie. Chodziło im tylko o władzę. Ja nie chcę swoimi jakimiś wypowiedziami czy poglądami burzyć osób, pan by które... Pan zrobił powstanie. Ja żyłem w innych czasach, nie jestem na tyle mądry, żeby odpowiadać, czym zrobił powstanie, czym powstanie nie zrobił. Jednocześnie wiem, że wiele ludzi świętuje tego typu wydarzenia, obchodzi, czerpie z tego... Jakby to było wygrane, jakiegoś pan rodzaju, zauważył? Jakiegoś rodzaju dumę i patriotyzm i nie chcę im tego zabierać. Tak, ale pan zauważył, że oni świętują, jakby to było wygrane powstanie. Dzieci ubierają w wojskowe stroje, dają im karabinki i tak dalej i się cieszą, jakby to było coś, co wyzwoliło Polskę. No dobrze, ale... No, tak na przykład powstanie wielkopolskie. Nie chcę być z tych grup, które będą tłumaczyć innym, jak mają żyć, co mają świętować, w co mają wierzyć. Ale przecież którzy mówią nam, że tak trzeba postępować, czyli iść na stracenie, mówią nam, jak trzeba żyć. Dają nam przykład tego, że w razie czego znowu, żeby ta stolica poszła na zmarnowanie. No pewnie, ale nie wciągnijmy pan w tę dyskusję. Dobra, w tę dziękuję. Taki temat, to jutro jest rocznica 80. Czy ono było potrzebne? Czy coś nam dało? Z takiego wojskowego punktu widzenia, no to... To nic, to wiemy. To nic, tak. Z ludzkiego to też wiemy, 250 tysięcy ludzi w piachu. Prawda? No. To i jakiegoś no i... dało. No i teraz właśnie, no to są chyba jakieś kwestie takie, powiedziałbym, już niematerialne. O tym rozmawiamy, tak? Że ileś krwi musi upłynąć, żeby naród zachował jakąś swoją istotę. Ale czy na taką skalę, jak to właśnie, było... Właśnie, czy warto było? Czy na taką skalę, to ja panu tego nie powiem. Pan bym wolał, żeby się ludzie żyli. Że pani mnie tutaj, że tak powiem, nakręca, więc tak. Mam świadomość. No, kiedyś miałem bardziej jednoznaczne spojrzenie na to, teraz im więcej czytam... A w którą stronę pan jednoznaczne... propowstańcze czy antypowstańcze? Nie chcę użyć słowa antypowstańcze. Ja rozumiem, bo powiedział pan, co innego jest bohaterstwo ludzi, męka tych ludzi, a co innego dowództwo. Tak? Dowództwo to jest raz, to jest jakby kwestia też wczucia się w ogóle w to, co się wtedy działo, tak? Jeżeli chodzi o atmosferę na ulicach, to co powstańcy sami mówili, że jeśli AK by nie dało tego sygnału, to przecież szły te sygnały ze strony Moskwy, prawda, które podjudzały do wybuchu powstania. I teraz pytanie, kto by stanął, prawda, na czele czegoś takiego. A układ, w którym w tym momencie tak zrobiono mobilizację, za chwilę ją cofnięto i wtedy już Niemcy z góry widzieli, kto do pracy nie przyszedł, kogo można wygarnąć. Tak? Tam jest tyle elementów składowych, że powiem tak, na ulicy na ten temat pogadać. To trzeba było zasuwać w kabaty. W kawejce, albo tam, przy stoliku jakimś, prawda, na dłużej to moglibyśmy sobie te... Ale to nie jest... Znaczy, wie pan, ja bym nie miał nic przeciwko, gdyby powstańcy poszli do Campinosu i tam walczyli. Nawet z kosztem całej tej puszki. Bądźmy szczerzy, że chyba jeszcze w lipcu Warszawa nie była uwzględniana w planie, że tak powiem, wystąpień przeciwko. No nie, chyba na to w ostatnim momencie. Jeszcze chyba w lipcu z Warszawy wyjeżdżały do lasów transporty z bronią. Tak. Czyli rozbroiła się ta Warszawa jeszcze w tym momencie, i wtedy zrobiła powstanie. Jeżeli robimy tego typu operację nieprzygotowaną, tylko na zasadzie, że coś się... No, jak sytuacja polityczna wyglądała, to wiadomo. Mamy jeden pistolet na 10 osób, ale robimy? Czy to nie zbrodnia? No i teraz jest pytanie, nawet jak już zrobiliśmy, czy tak długo warto ciągnąć, tak? No tak, o tych 63 dniach pan mówi ciągnąć. No, tak. Dobra, dziękuję panu. No. Dobra. Bo gadamy o Powstaniu Warszawskim. Jutro jest rocznica 80. Ale nie wszystko rozumieją. Nie wszystko pani rozumie. A co pani zrozumiała? To jutro będę... Będzie rocznica Powstania Warszawskiego. Tak, tak. Trzeba pani o coś takie jak Powstanie Warszawskie? Coś wiem. A co pani wie? Że było. Potrzebno googlić. Trzeba googlić. Dobra, dziękuję bardzo. Proszę pana, dzisiaj pytam o Powstanie Warszawskie. Czy pan wie, kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie? O kurczę, panie, ja nie pamiętam. Nie za pamiętam? Młody jestem, no. No nie, to nie za pana życia było. Ale ja w ogóle, no dobra,
Pan się ja wiem, kiedy ten bitwa Stalingradu wybuchła. Okay. 1410. A który? Jaki miesiąc? No, nie pamiętam. A to już pan nie dokładnie. No, dobra, to wypukło 1 sierpnia, jutro mamy 80. rocznicę. No. Ja się pytam w związku z tym, po 80 latach, oceńmy, czy ono nam coś dało, czy było potrzebne, czy lepiej, żeby go nie było? Nie mam pojęcia panu powiedzieć na ten temat. No. Pan by poszedł, jakby to było powstanie? Tak. Tak. Poszedł. Jakby na przykład Polska teraz, na przykład wojna była w Polsce, to bym poszedł od razu jako pierwszy żołnierz. Wojsko skończyłem, bym poszedł od razu. Dobra, to powodzenia panu. Dzięki. Życzę. Na linii front. O jutrzejszą rocznicę, 80. rocznicę powstania warszawskiego. Czy pan uważa, że to powstanie było potrzebne? Myślę, że tak. Jak najbardziej było gestem, było takim świadectwem niezłomności Polaków w tamtym okresie. Jakiejś takiej nieustraszenia pewnego, pomimo przewagi z pewnością liczebnej, militarnej Niemców. Myślę, że jak najbardziej było potrzebne i dzisiaj jest symbolem, prawda? Mhm. No tak, ale dla tego symbolu trzeba było 250 tysięcy musiało stracić życie w tym mieście. Nie, właśnie nie chciałem do tej kwestii przeważyć. Ale ważna dla mnie kwestia przynajmniej. Nie, no uważam, że jeśli chodzi o bilans strat, no to tragiczny dla nas. Oczywiście, że tak. Jak najbardziej. Wie pan, że zdaje się, że 1700 Niemców zginęło w tym powstaniu. No to jak zresztą pan mówi, no bilans brzmi paskudnie, tragicznie. Aczkolwiek. Właśnie mówiąc o zniszczeniu miasta. Dzisiaj mamy pewien symbol, prawda? No ja rozumiem, no ale dla tego symbolu. Ja bym wolał, żeby tego symbolu nie było, a żeby ci ludzie żyli, pan nie? Jeśli teraz mam być tak z panem szczery, to zgodzę się, ale kto wie, jak sytuacja by wyglądała. A co pan powie na moje takie zdanie? Że ja uważam, że trzeba oczywiście czcić pamięć ofiar ludzi i tych bohaterów, i tych cywilnych ofiar, ale po to, żeby dawać przykład, żeby nigdy więcej czegoś takiego nie robić. Ja tak uważam. Żeby ponownie nie zniszczyć tego miasta, żeby ponownie nie zginęło ćwierć miliona ludzi. Nie, no zgodzę się. To powinno być przesłane tego. Myślę, że się zgodzę z panem. Tak. Czyli ono jest potrzebne nam, żeby nas. No dzisiaj mamy symbol pewien, tak? Odstraszać od tego, Polacy... odciągać od tego. Takich ruchów bezsensownych, samobójczych. Bo przecież powstanie nie miało szans żadnych. Nie, no nie miało żadnych od samych. Od, z tego, jeśli się nie mylę, od, już od samych podstaw było. No, wiadomo było, że nie damy rady. No, no oczywiście. No, jeden pistolet na 10 ludzi. No. Potem trzeba było sobie zdobyto tego co nieco, ale na początek tak było. Bo jeszcze przed wybuchem powstania gdzieś na wschód wysyłali tą broń do lasów, tam gdzieś do tego. Powiedzmy, że mamy nauczkę, także ja się z panem zgodzę. Dobra, dziękuję. No, oby to była taka nauczka, żebyśmy nie robili głupich rzeczy. Otóż to, wszystkiego dobrego. Tak, bo musimy żyć. O powstaniu warszawskim. Słyszeliście o czymś takim? Trzeba pani. Kiedy wybuchło powstanie? O Jezu, 1 sierpnia. Którego roku? 44. Bardzo, super. A teraz jaka ma... nagroda za to? Nie, nie ma niestety nagrody. Jest mój uścisk z dłoni. Bardzo dobra. Bo jakaś nagroda musi być. A teraz chciałem panią. Bo wie pani, powstanie zawsze urodziło wiele emocji w naszym społeczeństwie, bo to jest 250 tysięcy zabitych Polaków w Warszawie. I zniszczone miasto. I teraz po 80-lecie właśnie, no to taka okrągła rocznica. Czy to powstanie było nam potrzebne? No na pewno było potrzebne. Żeby gdyby nie powstanie, to by nas nie było pewnie teraz. Albo no, gdzieś byśmy ale wymigrowali. Gdyby nie to powstanie, to 250 tysięcy ludzi by żyło. No żyło, ale poświęcili się. Dla nas, żebyśmy byli, funkcjonowali, mieli wolną Polskę, Warszawę przede wszystkim. Tak pani uważa? No ja tak uważam. I to jest też taki przykład tego, że więcej takich powstań powinniśmy robić. Nie, no lepiej nie. Lepiej nie? Lepiej nie robić. Dobra, dziękuję pani bardzo. Dziękuję. Dzień dobry. Pytam pana o powstanie warszawskie. Pan wie, kiedy wybuchło? Jeszcze raz? Czy pan wie, kiedy wybuchło powstanie warszawskie? Warszawskie nie. Niestety nie jestem Polakiem pan, po prostu. Nie jest pan Polakiem. A długo pan tu jest w Polsce? No, prawie rok. To jutro będzie tutaj takie święto w całej Warszawie. No. Będzie sobie można pobiegać z plastikowym karabinem i uczcić powstanie. Mhm. A pan z Ukrainy pewnie? Tak. To wy tam macie tam teraz, tak to tutaj będzie takie, my to świętujemy, to, że 250 tysięcy Polaków zginęło w powstaniu warszawskim. Coś słyszałem o tym. Dobra, ale tak pan nie wie za dużo, to dobra, dziękuję bardzo. A dzisiaj się pytam, czy pan wie, kiedy wybuchło powstanie warszawskie? 1 sierpnia, 90. Przepraszam, 44. 44. Która to rocznica będzie? 80. No, jutro będzie 84 i teraz mamy 24. Proszę mi powiedzieć,
Jak pan ocenia w ogóle, bo nie wiem, czy pan wie, przez 180, no wie pan, no, że przez 80 lat to myśmy się tu w Polsce ciągle kłócili. Czy to była zbrodnia, w ogóle wywołanie tego powstania, czy ono było potrzebne. I po tych różnych dyskusjach, które pewnie pan też czytał, jak pan uważa, czy to powstanie było potrzebne? Wie pan co? Z jednej strony tak, znaczy no głównie tak według mnie, jednak to była walka o wolność. Byliśmy zamknięci raczej, jeżeli chodzi o... Ale nic nie wywalczyliśmy. Postawiliśmy się, też zmusiliśmy trochę Adolfa Hitlera do jakby zwrócenia uwagi na Polskę. To trochę odwróciło bieg, jeżeli chodzi o wojnę bardziej na wschodzie, w Rosji. Nie było to jakieś bardzo kluczowe, ale jednak trochę zmyliło austriackiego wąsacza. A czy pan wie, ile zginęło warszawiaków w powstaniu? Nie wiem, dużo bardzo. 250 tysięcy. A wie pan, ilu Niemców zginęło? Ilu? 1700. Duża różnica. Czy warto było? Wie pan co? No, co to zmieniło, jeżeli 1700 Niemców, 250, to głównie ofiary cywilne w Warszawie. Mhm. Oczywiście, że tak. Bombardowania i tego typu rzeczy, oraz zakłady. Był to ciężki temat i też ciężko mi jednoznacznie określić, czy było warto, czy nie było warto. Jest ale pan w takiej sytuacji, gdyby pan był dowódcą, teraz jest dowódcą. Tak, dowódcą AK w 1944 roku. Wie pan, że nikt temu powstaniu nie pomoże? Ma pan jeden karabin na 10 ludzi i mówi pan, robimy powstanie. Czy powiedziałby pan, poczekajmy? Poczekajmy. O właśnie, dobra, dziękuję bardzo. Ja też bym tak powiedział. Pogada pan za mnie. Proszę pana, czy pan wie, kiedy wybuchło powstanie warszawskie? Już zapomniałem. Zapomniał. Dobra, dziękuję. Czy pani wie, kiedy wybuchło powstanie warszawskie? Wiem. Proszę powiedzieć. Powstanie warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku. Dobra, a teraz kluczowe pytanie, bo to jest 80. rocznica jutro, tak? I jak pani na pewno wie, przez te wszystkie dziesięciolecia wspierali się przeciwnicy i zwolennicy tego powstania. Jedni mówili, że ten zryw nam był bardzo potrzebny, inni, że był to tylko i strata tkanki ludzkiej, 250 tysięcy zamordowanych ludzi i zniszczone całkowicie miasto. Jak pani by to oceniła po 80 latach? Czy to powstanie było nam potrzebne? Jak pani uważa? Właśnie ja też uważam, że tutaj trzeba bardzo wielką ostrożność zachować, bo w ogóle nie można oceniać czegoś, jak się nie żyło wtedy, ale myślę, że to, co jest piękne, to, że ludzie mieli ogromną odwagę, aby walczyć o swoje poglądy, nie bali się i umieli umrzeć za swoje ideały i nie dali nikomu sobie odebrać zdania. A dzisiaj ludzie tak łatwo rezygnują ze swojego zdania i dla nich Polska to już nie, to już no, nie, jest ojczyzna, ale nie widać tego często w ich zachowaniu, więc ja bym tak powiedziała bardzo ogólnie, ale ja podziwiam. Tak, ale pani mówi o powstańcach w tej chwili. Tak. A większość ofiar powstania to nie są powstańcy, tylko ludność cywilna, wiem, która wcale nie chciała być w żadnym powstaniu, tylko po prostu spadały im na głowę bomby i ginęli. No troszkę wiem, bo moja rodzina żyła w tamtych czasach, no, tak jak no, ja straciłem prababcię na przykład. Moja rodzina uciekła i potem wróciła i na pracę tutaj właśnie była w Szykowęczyńskiej. A, bo to było spokojnie. Tu po 6 dniach ktoś poszedł po rozum do głowy i powiedział dość tego powstania. To też nie można i Praga stała. Troszkę nie do końca. Ściany nie było w mieszkaniu i faktycznie było się w jednym pokoju, więc to też już bez przesady, że było aż tak spokojnie i też były trupy tutaj na ulicy. Więc byłem taka ze swoim rodziny, wiem też trochę, jak tutaj wyglądało to koło Kawęczyńskiej. Tu niedaleko była siedziba rządu po wojnie, bo były z budynki, na tamtej stronie nic nie było. Ale też stąd ludzie uciekali, bo nikt nic nie wiedział, więc też bym nie była taka ostrożna. Czyli uważa pani, że to było potrzebne do powstania? Nie, ale ja nie mogę tak powiedzieć, nie wiem. Czy mamy je traktować jako właśnie tak jak pani troszeczkę chce chyba powiedzieć, jako przykład do naśladowania, że tak było wtedy, pięknie walczyliśmy za ojczyznę, czy jako przestrogę, nie róbmy samobójczych rzeczy? Jak pani uważa? Uważam, że jak naśladować, to tylko te dobre rzeczy, a czy jakaś przestroga? Naprawdę to była tak skomplikowana sytuacja, że... Ale jeśli dowódcy wiedzieli, że nikt temu powstaniu nie pomoże, dowódcy wiedzieli, że mają jeden karabin czy tam pistolet na 10 osób i wywołują powstanie, czy to było mądre? Wiadomo było, że ginąć będziemy masowo. Jeju, no wiadomo, że to był taki
trochę zbyt duży chyba optymizm na tym początku. Duża fantazja, ale kosztem ludzi. A to oczywiście, że tak. Ułańska fantazja polska. Oczywiście, że tak. Pani świętuje jakoś powstanie? Co pani robi w dniu wybuchu powstania? Jeszcze to jest odpowiem na to dobra, pytanie, dobra, które było. Okej. No, ale to też, ale jakby nie było powstania, to też no... Stałaby Warszawa po tamtej stronie. Taka, jaka była przed wojną. Niekoniecznie, bo przecież potem jak była już z kolei komuna, to też były niszczone te budynki, nie? Miejsce, gdzie był Pałac Kultury, to też tam wszyscy no, ale to już były ruiny kompletne, po prostu ich nie odbudowywano, tylko zrobiono tam plac. Nie wszystko. Chciano jednak to, co było, to i tak niszczono na siłę, więc być tam, proszę panią, w centrum samym, w Śródmieściu, tak. Nic nie nadawało się do bezpośredniego zamieszkania, co najwyżej może do jakiegoś strasznego remontu, bo tylko jakieś... Mur na przykład stał, albo piwnica ocalała. To chce pani powiedzieć, że i tak by wszystko zburzono, żeby postawić Pałac Kultury? Nie wiem, ale... Więc warto było zrobić postaw. Ale jakie to by było życie potem też? No, wiem jakie było w sumie, ale to też... A to po powstaniu było lepsze? W tych ruinach? No wiele ludzi nie żyło, więc też trudno powiedzieć. A to dla nich już było, mieli już z bańki to. No nie wiem sami, niekoniecznie, zależy jak on miał trochę perspektywę życiową, nie? No tak. Tutaj też na przykład taka... W ogóle, żeby mieć życie, perspektywa życiowa to jedno, 250 tysięcy ludzi tak, było tak, tego tak. życia pozbawione. To, no oczywiście, a życie jest ogromną wartością, ale też właśnie, no też, to zależy, na przykład taka postać jak pani Maria Okońska, no. Która nie walczyła z zbroją, to ona właśnie... dbała o dusze ludzkie wtedy bardzo mocno i wiele ludzi się nawracało też podczas powstania i szło się spowiadać i umierali. To była korzyść, dobra, bo ludzie się nawracali. Umierali z przekonaniem, że idą do nieba. Albo do czyścia, ale że nie idą na wieczne potępienie, więc to też no... Czyli... Zależy jak liczymy życie, no. Dobrze. Dobrze, bardzo pani dziękuję za opinię. Jak państwo widzą, większość moich rozmówców jest wręcz przekonanych, że to powstanie było potrzebne. Dopiero przy dłuższej rozmowie, kiedy robią duże oczy, gdy uświadamiam im, jak dużo ludzi zginęło, pojawiają się jakieś wątpliwości. Także te mózgi zostały już przez poprzednią i obecną władzę przez te ostatnie dziesięciolecia całkowicie wyprane. A ja państwa chciałem zapytać, co państwo po tych 80 latach na ten temat powiecie, czy powstanie cokolwiek nam dało.